Cześć, witajcie, tu dobry Pyk. Witam w kolejnym Death Must Die. Kurde, dzisiaj gram tą samą postacią co ostatnio, bo mam ochotę zrobić build na samony, który wyjdzie w końcu. A tu mam zarąbisty nowy perk, plus 22% summon damage co 3 levele na naszej kochanej Marys. Tylko ja tam zrobiłem jeden błąd. Nie miałem AOE damage'a, ale jak zrobić AOE damage na kurde balans w samonach? Nie mam pojęcia. W ogóle napisaliście mi, że smok jest legendą dla każdego boga. Więc ja na każdym bogu mogę rzeczywiście dostać smoka. No tutaj to chyba po prostu sprzedaję te rzeczy, bo co ja z nimi zrobię? 30 do życia i żart polaje, ale dobre. To akurat syf, to spell damage, najbardziej podstawowe. To jest ta broń, która jest zdecydowanie gorsza i nie ma niestety żadnego summon damage, a tu są jakieś uniki. Each step a quake. Skill rarity upgrade can upgrade up to master. Trochę nie rozumiem. Czyli co, jak ja dostanę na ekspercie skill, to nie mogę go bazowo ulepszyć już na mastera? Muszę dostać bazowo na masterze, żeby móc go ulepszyć? Trochę nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Tu mam inną różkę, która ma DPS zdecydowanie większe. Attack damage, attack speed, spell speedy. Co prawda nie będę miał szansy na wyleczenie się na zabójstwie. Jeden pocisk mniej i mniejszy spell area. No i czy ten jeden pocisk mniej jest dobry? Wydaje mi się, że tak, bo jeżeli idę na samony, bardziej mi jest potrzebny single target. Strasznie droga jest ta różka, ale niech będzie. Kupię ją sobie, tutaj całe EQ zostawiam takie jakie było, bo było całkiem fajne pod względem właśnie summon damage'a, lepszych ofert. No nie wydawało się złe to EQ. Mówię, mi po prostu brakowało jakiegoś AOE damage'a. Tutaj nawet jakiś lore mamy. Już mi się, nie wiem, to jakiś przycisk na, powiem wam, sortowanie tego by się przydało, bo tu się taki syf już robi, że to jest jakaś masakra. Dobra, jeszcze raz tylko zobaczę, czy ten perk mam załączony. Summon damage co 3 levele i lecimy. No to jak summon damage co 3 levele, koniecznie muszę lecieć na śmierć. I te kruki to robiły damage jakie chory. Max HP zwiększone na samym starcie. Już mi się podoba to. Tutaj proszę bardzo, skrzyneczka. Tutaj lag. Lag też jest dobry, bo nie pamiętam jak działały fantomy. Ale fantomy też ogólnie byłyby dobre. Czy fantomy były co ileś ataków, czy co jakiś tam procent miały na odpalenie się? O Jezus, to jest najgorsza. Chociaż mi pisaliście, że ona też jest dobra niby na AOE. Ale ktoś też się spytał z widzów, Rifek, zanim byś zrobił przerwę od Death Must Die, zrób tier listę bogów, jaka według ciebie jest. Ja przejrzałem na szybko komentarz widza i na samym dnie była właśnie Summer, jaką najgorsza ze wszystkich bogów. Ja bym ją zmienił, nie chcę jej. Celestial Wingsy. Fajnie, fajnie. Znowu blokada, ale czy ja na nią chcę iść? Bardzo defensywny, to jest najbardziej defensywny z bogów. Na adepcie już dostać Wingsy. Wiecie, troszkę mi szkoda po prostu tego rerollować. Mimo wszystko na samony, no nie wiem czy ona będzie dobra. Na tę postać, no muszę ją wziąć na tę postać chyba. Czyli na co bym poszedł na samony? Na śmierć? Na nią? No znowu time byłby najlepszy, bo ten summon damage tam ma skill. Ale jak się nie trafi time, to na loot też, szczerze mówiąc, z chęcią bym poszedł. Loot się wydaje być nie najgorszy na to AOE. Zobaczymy jak pójdzie. W ogóle ja nie wiem, mi się wydaje, że my się kompletnie nie rozumiemy w komentarzach, bo dużo ludzi mi mówi na przykład o tym time'ie, że ten skill zwiększający przepraszam, inaczej, że na tej postaci ten perk dający maksymalny zasięg podnoszenia jest super z time'em, bo exp przelatuje przez przeciwników i im zadaje obrażenia. Ja się zastanawiam, jaka jest różnica z tym perkiem czy bez, jak i tak widzicie, że ja mam zasięg podnoszenia teraz praktycznie na cały ekran. Więc nie rozumiem kompletnie o co tam chodzi. Co to jest? Co to jest? Co 28 sekund rozumiem, że wszystkich zabijam? Damn, son! Co tu się odwaliło? Spell speedy ja teraz potrzebuję! I co? Co? Jo dupia! No na pewno to na bossów nie działa. Ale kurde! Ale jazda! No czegoś takiego się nie spodziewałem od tej koleżanki, powiem wam.
Podoba mi się to! To zaraz znowu zauważy. Uwalnie, o zoba. Ale jasna. O Jezu, jest śmierć, super! Egzekucja kosy Deadly Strike. Nie wiem co. Na egzekucję raczej bym tobą nie leciał. Na kosy raczej też nie. Ja bym zrobił taki mix. Zbaniszowałbym egzekucję. Bo ja nie będę tracił na to leveli. Deadly Strike zmniejsza mi gigantycznie zasięg, ale ilość pocisków i przebijają. No i one są nawet do... No, na max damage po prostu, nie? Żeby wbijać, to jest dobre. Kosy też wyrzucę. Mimo, że to jest AOE, na tej postaci 100% samony. Deadly Strike na adepcie. No bo tam mam Wicka, a tam co najwyżej mam loot na zamrożenie. Nie no, Deadly Strike jest dobry. Dobra, dwa fajne banisze mamy. Deadly Strike tutaj. No i rzeczywiście, jak będę miał te kruki, one będą cisnęły całkiem elegancio na przeciwników, zakładając im te klątwy. Archon Kabuto! Kabuto to jest w ogóle zbroja chyba samuraja, jeżeli się nie mylę. Jak grałem w Wizardry 8, to można było sobie właśnie dorwać Kabuto dla samuraja. Wingsy na eksperta wydłużają bardzo dużo czas na latanie. No nie jest to coś, co mnie jakoś turbo interesuje, nie? Ale okej, okej, no. To przyspieszy mi ogólnie movement speeda po całej mapie. Więc no nie jest to złe na pewno. Kurde, to teraz wypadałoby przewidywać, w którym momencie będziemy mieli to nawet zabijacze. Dupa, nie, nie idę w lewo. Dobra, dawaj atak speeda. Super, furia na starcie, jeszcze elegancio. Dobra, bierzemy 100% damage i po prostu przed siebie suniemy. Szukamy kolejnych przejść. Ja pierniczę, no przecież to jest coś niesamowitego. Ta Lady Justice. O, to chyba mi daje summon damage. Duchy mnie atakują, ale dostaję plus 40% summon damage'a. Świetnie! Duchy są trochę problematyczne, bo nie mają HP, mają samą tarczę, więc nie jestem w stanie ich odepchnąć. Ale no damage mam na tyle duży, że turbo luźno. Dobra, na samej... No, trzecia minuta, około 20 sekund, zabiję wszystkich przeciwników na raz. Czyli fala z glutami raczej nie powinna stanowić większych problemów. A nie, przepraszam, fala z glutami jest w czwartej minucie. Tu na razie mamy panów tarczy. Loot. Loot jest ok. Ale czy mnie interesuje loot? Pisaliście, że te frozony są zaskakująco dobre. Samo zamrażanie jest bardzo dobre. Ja bym sobie zrealował na razie. Zobaczymy, czy dostaniemy coś na wyższym levelu, bo te nowisy, aż szkoda brać z tego, kurde, nie? No ten time byłby lepszy. Ten time byłby lepszy na samony. Na niej mam spell area. Albo czas trwania spell, już nie pamiętam. Spell speedów na niej też nie mam. Jakbym miał postać na spell speedy. Kto ma spell speedy? Boże, nie pamiętam. Ogień ma obrażenia. Ta ma zasięg chyba działania speli. Ja bym zrobił alteration jedno. Ostatnia alteration, dobra, już nie mogę wybrzydzać, muszę... O dobra, Raveny bierzemy na adepcie, super są Raveny, trzy szkielety, zacznijmy od Ravenów. Deadly Strike na ekspercie też byłby całkiem niezły, ale... No już lećmy jakieś klątwy tutaj. Ja pierniczę, nie mam żadnego alteration. Jeżeli bardzo nie będę chciał ognistej bogini, będę mógł wywalić wszystkie jej skille za pomocą banisza. Co też nie jest super pomysłem, bo ja wtedy tracę level. No ale rzeczywiście, nie mam jej wtedy, jeżeli naprawdę bardzo jej nie będę chciał. Okej, okay, mam loot. Frost Zone, Path of Frost albo Frost Ring. Co parę ataków zamrażamy przeciwników wokół. Nie będzie ten Frost Ring, chyba się wydaje najlepszym skillem.
u lodowej bogini. Attack speed mamy troszkę zwiększony. Zamrażanie wszystkich wokół super działa. No ale oczywiście zdecydowanie bardziej wolałbym tutaj kolejne levele na samonach. Jestem ciekaw, jak sobie damy radę bez tego time'a, bez jego gigantycznego damage upa na samonach. Wydaje mi się, że do ogarnięcia. Do ogarnięcia. Szczególnie, że mam teraz ten perk, nie? Ostatnio pod koniec gry miałem zwiększony rzeczywiście damage samonów około 200%. 200% jestem w stanie osiągnąć na samych level upach tą postacią. Więc no, chyba jest okej. Chyba jest okej. Zaskakująco dobry. Tu damage też robię, powiem wam. Jak na razie. Specjalnie sobie tutaj zostawiłem fontannę do wyleczenia się. A my tu mamy tak. Przeciwnicy zamrożeni otrzymują zwiększone obrażenia. Zasięg zamrażania jest... szczerze, to są dobre rzeczy. Je będę brał, ale mam nadzieję, że dostanę je na wyższym levelu. Na razie po prostu zwiększę zasięg zamrożenia. Bo on super działa, no. Ten zasięg zamrażania już na drugim, trzecim levelu naprawdę ciśnie. Zamraża tak naprawdę każdego przeciwnika, który nam zagraża. Więc jest okej, jest okej. Jak najszybciej, jakby się udało dostać jeszcze od śmierci ten zwiększony damage za przeciwników zabijanych klątwą. I w ogóle jest bajlando wtedy, nie? Czy ja mam jakiekolwiek leczenie się w ogóle? Tego nie wiem. Celestial Wingsy na drugi poziom. Szczerze, tutaj kiepsko. Kiepsko. Na armora czy będę szedł? Być może. Na razie to zreroluję. Purification, Inner Peace. Kurde, no. Ja bym szczerze zbaniszował Celestial Wings. To nie jest coś, co chcę ulepszać. One na ekspercie na pierwszym level mi w zupełności wystarczą. Purification też zbaniszuję. I tu zrobię ostatniego rerolla. Ja pierniczę, co za wybór. Nie mogę wybrać Pandemonium. A wiecie dlaczego? Bo ja mam za mało blessingów. Ja mam tak, Frostringa, ja mam Raveny, ja mam atak śmierci. Nie, mam strasznie mało, kurde, rzeczy, żeby to było opłacalne. Jakby to się trafiło później troszkę. O Jezu, to będzie bajlando. Ale Divine Shield na masterze jest chyba lepszy. Wezmę Divine Shield na masterze. Ile mamy? No dajcie spokój, co to jest? No Deadly Strike, Frostring się ulepszy, Raveny i tyle. No cztery skille się ulepszą, no Furia się ulepszy jeszcze. Zapomniałem o tym attack speedzie. Ale naprawdę strasznie mało tych ulepów. Nie podoba mi się to za bardzo. Pandemonium jakby się trafiło za 5 minut. Jak ja tych ulepszeń dostałbym dwa razy tyle, na dwa razy większej ilości speli, to jak najbardziej. To jak najbardziej. Teraz chyba ta tarcza będzie lepsza. Szczególnie, że już się na masterze trafiła. Ta tarcza na masterze na bazowym pierwszym levelu co 18 sekund się naprawia. Prze oni umierają, to jest dla mnie szok. Divine Shield na drugim levelu, oczywiście, że tak. No to jest właśnie ten skill, który tą postacią będziemy wbijać. No nadal za dużo samonów nie dostałem. Te Raveny oczywiście trzeba ulepszać. Za każdym razem powiem wam tak, ulepszam Raveny. Jak nie ma Ravenów, ulepszam szkielety. No chyba, że trafi się między jednym a drugim ulepszenie jakościowe. No to wtedy wezmę jakość po prostu ponad level innego, ale głównie Raveny są fokusem. Bo Raveny super sobie radzą z single targetami. A ja mam trochę dzisiaj łatwiej z dużymi grupami przeciwników. Przez ten jakże w ogóle nie OP i zbalansowany skill. Blight. O jest, są na adepcie. To już jest lepsze. 14% atak damage'a za każdego zamrożonego przeciwnika. Działa to bardzo przyjemnie. Na dużych grupach to jest właśnie bardzo dobre. To nie wydaje się być przeciwko dużym grupom, ale jest, bo jak trafimy... Co ja tutaj zostawiłem? Grup? A, tego nie podniosłem po prostu, okej. Zwiększony movement speed troszkę. Za pół minuty mamy walkę z bossem. No zobaczymy, jak pójdzie. Dobrze, mam tarczę. Nie wydaje się to zamrożenie być jakoś super na duże grupy, ale no wydaje mi się, że
Jak wbije się we mnie duża grupa szkieletów, ja je zamrożę, jest nekromancja, ale mayhem jest, no mayhem koniecznie teraz. Zwiększenie obrażeń za każdego przeciwnika zabitego od klątwy. O kurde, i zaraz będą te bossowie. Test virtues. Your heart is corrupt, minus 5 do szczęścia. Znowu, ale gówno. Ale gówno, dobra. Bijemy niebieskiego, jakoś nie mam pojęcia, ale łatwiej mi się zazwyczaj skupić na tym niebieskim bossie. Czy on bliżej podchodzi, czy on ma inne ataki jak ten czerwony, o co chodzi? Nie wiem, nie wiem, ale mówię, zawsze jakoś on mi lepiej leży do bicia po prostu. No tych kruków mało jest, tych kruków mało jest. One nawet jak będą biły dużo obrażeń, no to mówię, im rzeczywiście trzeba zwiększać level, żeby po prostu ich było więcej. Tutaj jak już jest dużo przeciwników, sami widzicie, oni już tych bossów aż tak dobrze nie biją. One wydaje mi się, że będą super na barona, nie? Baron jak rzeczywiście nie będzie pojawiał żadnych szkieletów akurat, no co przez ponad pół walki wydaje mi się, że tak będzie, kruki będą się skupiały w 100% na nim. Ole, mam beznadziejny damage, że tu już się skończyła fala, a ja nawet jednego z bossów nie zabiłem. No pod tym względem powiem wam, kiepsko, kiepsko idzie. No ale takie też skille rzeczywiście dzisiaj mam, że czuję się w miarę bezpiecznie. Mamy na masterze ten skok, mamy to niszczenie wszystkich przeciwników wokół. Dobrze to działa, ale trochę brakuje obrażeń. Tutaj atak area nie interesuje mnie to. Szczerze nawet ja bym zbaniszował to, żeby była większa szansa na furię. Pick-upy też mnie nie interesują. Ja tutaj chcę mieć attack speed i szansa na kryta. To są chyba jedyne rzeczy z tej bogini, jakie mnie tutaj interesują. Strasznie mało tych level upów na śmierci się trafiło, no. To mnie trochę martwi. Mamy ten mayhem, ale żeby ten mayhem lepiej działał... O, super, 6 mord. Nekromancja na adepcie. Czy ulepszamy ptaki? Ja bym ulepszał ptaki i czekał na nekromancję na wyższej jakości. Deadly Strike, czy będę chciał ulepszać? Raczej tak. Tu bym jeszcze wziął... Wow, 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 tutaj źle już skoczyło mi się. A na tym bossie akurat muszę uważać, no bo oni nadal biją tutaj grubo ponad połowę mojego HP. Evade, dobrze, bo nie miałem tarczy, a znowu spacja mi coś nie wyszła. Ale ci strzelający z zasięgu są upierdliwi podczas tej walki. No nie no, damage koniecznie trzeba zwiększyć. Belt of Bob, kim jest Bob? Raveny, nekromancja, na tym nie biorę. Tutaj mnie ci soulstealerzy interesują. 22% szansy na odpalenie się. Fantomy są świetne. Ja bym je wziął chyba nawet na nowisie. Dobra, nie. Lecimy dalej Raveny, jak się trafi na wyższym levelu. Póki co ulepszenie Ravenów jest bardzo dobrą decyzją. One też zwiększają ilość klątwy na mapie, więc też ten mayhem się częściej odpala. Raveny są super, no bo przy każdym autoataku jestem w stanie parę tych Ravenów wyrzucić. Boże, Raveny. Parę tych duchów wyrzucić. I one bardzo dużo biją, ten procentowy damage. Boże, u ciebie to naprawdę, ja bym nic praktycznie nie chciał. Blight. Pisaliście mi, że to jest dobre. Ale ja dzisiaj nie lecę na spell damage. Ja to zbaniszuję. Z tym zaczekam, aż będzie lepsze. Ulepszam Frost Ringa. 1900 kwadratów? Nie wiem. Zasięg się zwiększa całkiem sporo. Attack speed mamy niezły. Jakbym teraz jeszcze dał radę ulepszyć jakościowo ten skill i miał co większą, co mniejszą ilość ataków to zamrożenie, no to już w ogóle będzie jazda. O! Spell area. No to jest bez sensu. Frost Ring ulepszony albo to ulepszone. Szczerze, to ulepszone na 4 punkty procentowe bardzo dużo, bardzo dużo. A ten spell area to powinienem zmaniszować. No tak, no bo co my mamy za spell area? No wiadomo, na to zamrożenie by działało. Ale oprócz tego, no chyba na nic. Chyba na nic. Lady Justice, daj mi pandemonium teraz znowu. Pani Winter. Same mastery.
No i nie chcę tego. Ale jest Icebound! Przeciwnicy zaproszeni 120% obrażeń, ale świetnie. Dobra, tego nie potrzebuję u ciebie. Mam ostatniego banisza, na tobie już tyle zbaniszowałem, że to zostawię, mimo że tego też nie chcę. Icebounda bierzemy, 120% zwiększone obrażenia. Więcej healy, więcej ofert adeptów. Kurde, obie rzeczy gówniane, no już wezmę te więcej adept offers, ale... Powolałbym masterowe oferty od razu. Teraz na Lady Justice troszkę zwiększyć level tarczy, żeby częściej się ona odpalała. No i jest jazda, jest jazda. Dobra, lecimy dalej. Na razie to Shrine nie najgorsze, szczególnie ten Summon Damage mi się podoba. No nadal tych summonów nie mamy aż tyle, ile bym chciał, nie? Mamy 11 minut, a ja mam dopiero kruki na adepcie na levelu 3. One biją i to fajny damage, ale no... To są kruki. Na AOE dużo mi to nie da. Divine Shield na kolejny level. Definitywnie. Definitywnie. Shine of Stamina. Można by wykorzystać. Pobiegać po mapie. No i może dostać coś lepszego. Dawaj zamrożenie. Boże, naprawdę, zamrożenie plus obrażenia od tych kruków to DPS będzie kosmiczny na Baronie. No ale nadal chyba czegoś mi brakuje AOE. Co ja mógłbym mieć tu lepszego AOE? Oprócz zabijania wszystkich na ekranie. Dobrze, tu się wróciłem, bo bardzo duży kryształ ekspa tam leżał akurat. Częstsze zamrażanie. Furia znowu, świetnie. Kurde. Już na trzecim levelu furia. Jak ja dostanę ulepszenie na level furii, to z tych 36% attack speeda zrobi się dwa razy tyle prawie, że. Tak mi się wydaje. Te upgrade'y na furii są naprawdę gigantyczne. Dobra, minuta 12. Mamy falę z gniutami i pierwsza nasza próba walki z dużą ilością przeciwników. No zamrażenie, zamrożenie jest spoko, ale nadal nie wygląda to jakoś świetnie. To zamrożenie jakby częściej się odpalało, byłoby zdecydowanie lepsze. Raveny na eksperta, świetnie, lepszy niż Mayhem ulepszony jak dla mnie. Świetnie, wszystkie go tutaj padły, niepotrzebny ten był skok. Może ten Path of Frost nie jest taki najgorszy, jak ja rzeczywiście idę w linii prostej. Przynajmniej nie chodzi o to, żeby oni mnie nie dogonili. Wiecie, co jest świetne w tym Path of Frostie? Przeciwnicy, którzy mnie będą gonili dosyć długo w linii prostej, w końcu się pozamrażają. I nawet jak ja ich nie będę miał w zasięgu i nie będę się z nimi bił, to to, że oni się zamrozili, zwiększy mój attack damage za każdego przeciwnika o 14%. To jest bardzo dużo. Więc chyba głównie dlatego bym wziął ten Path of Frost. Ale go chyba nie odrzucić. Co? Nasz Arbor nie daje nam więcej damage reduction. Za to robimy lifesteala. Albo nekromancja na masterze. Trudny wybór. Czy ja jestem w stanie przeżyć jeden strzał od Barona? Jakbym miał mnóstwo max HP, to by było świetne. Teraz nie. Nekromancja na masterze też piechotą nie chodzi. Zaryzykuję to, bo i tak dużo damage reduction nie mieliśmy. Tam to było około 15%. Ważne jest teraz, żebyśmy byli w stanie wytrzymać dosłownie jeden hit. Jeden hit od Barona jesteśmy w stanie wytrzymać. I jest Bailando. I jest naprawdę Bailando. Shrine of Music, pull area, przeciwników bariery są zmniejszone o 24%. To biorę. To biorę i tu w ogóle jest do wzięcia ten. Level up. Cześć, cześć, cześć. Divine Shieldzik, oczywiście, że tak. Co 10 sekund tarcza na blok obrażeń, świetnie. Z taką tarczą możliwe, że nawet ten wampiryzm mi nie będzie przydatny. I oby tak było. No, teraz chyba najlepsze rzeczy do dostania to te ogniska zwiększające moje max HP o 3. Mówię, no boję się, że ja jestem strzałowy. Jeżeli uda mi się dostać max HP na tyle, że będę pewny, że nie jestem strzałowy. Your heart is corrupt. Boże, minus 10 do szczęścia, ale syf.
mega negatywnie to wpłynie na pojawienie fantomów. No ale fantomów na razie i tak nie mam. Nekromanta, gdzie jest? Gdzie jest? Po prawo na dole. Nie ma aż tyle. Nie zadam, szczerze mówiąc. Nadal tych kruków aż tyle nie ma. 7,5 sekundy na Divine Shieldzie. A spell speedów tutaj prawie żadnych nie ma. Chyba, że tu już jest pokazane rzeczywiście realne przy braniu level upa. Realne prędkości, realne cooldowny. Dobra, tu obrażenia otrzymane. Może myszkom sobie trochę pomogę i... Gdzie on jest? Zacznę bić trochę w stronę nekromanty, bo... Bez kitu ten damage, powiem wam, że bardzo kiepski. Za to ten lifesteal zarąbisty! Ja piernicze, przecież jakbym ja to dostał wtedy, jak grałem tą... jak ona się nazywała? Ta ze sztyletami, wiecie która. Jak miałem ten atak speed 007, no to przecież tam 07 to zgłoście by było. Ja byłbym nieśmiertelny. 3 HP 14 razy na sekundę. No to to jest ponad 30. Dużo, dużo, dużo. Nigdy w życiu takiego live regena bym nie dał rady dostać. Dobra, wszyscy padli. To, że wszyscy padają w zasięgu, też ma swoje plusy podczas walk tutaj. Bo te kruki łatwiej wtedy są w stanie skupić się na biciu bossa. To jest super. Level up, Raveny, dalej ulepszam Raveny, Mayhem mnie nie interesuje, aż tak dużo tej klątwy nie nakładam, nie mam nadal fantomów. Frostring, super. Path of Frost, szczerze, na razie wezmę Path of Frost, bo Path of Frost na adepcie w zupełności mi wystarczy, no ale Frostring też oczywiście do ulepszenia byłby świetny. Tak, jeszcze jeden level i jakościowo potem tylko ulepszenia. Tam po lewo chyba nic nie było, tam było leczenie się ze studni, jeżeli dobrze kojarzę, więc idziemy dalej w dół. Jakiś itemik. No ten AOE damage. Path of Frost, tak jak mówiłem, tutaj pomaga w zgarnianiu atak damage'a na zamrożeniach. Najwięcej to robi ten legendarny od tamtej. O dobra, Frostring na adepcika. Oczywiście, że tak. O Jezu, tu już jest 17 minuta, ja mam tylko kruki. No to grubo tu się robi, widzowie. Lifesteal, lifesteal, lifesteal. Kruki fajnie cisną tych przeciwników. Jak dobrze, że ja mam tyle na evade'a, bo grubo jest. Tutaj nic, o Jezus, ale beznadzieja wszystko. Konsekracja na wyleczenie, znaczy to się chyba nie tłumaczy na konsekracja, tam mi tłumaczyliście. Armor jest bez sensu, to jest bez sensu, no to jest jedyny, ja Jezu, jakie gówno. Zbaniszuję to, najgorszy level up tutaj. Bo to jeszcze jakby to by było tak, że zmniejsza mi obrażenia otrzymane o 30%, super. Ale to nie zmniejsza obrażeń o 30%, tylko te obrażenia jakie dostanę w pełni, potem mnie wyleczą za 30% otrzymanych obrażeń. No ale dobra, fala chyba z nimi za nami. Nekromancję biorę zamiast Soul Stealerów, bo ja potrzebuję w końcu jakichś nowych samonów. I jestem ciekaw, ile bije nekromancja na pierwszym levelu. 50-88, okej, to nieźle. Raveny też biją swoje. No nie siedzą długo też, 26 sekund zaledwie. Ale lepsze to niż nic. No i dobra, zadziwiająco dobrze poszła ta fala. 68 max AP. No mi się wydaje, że ja padam na strzała. O tyle jest dobrze, że gdy będę walczył z tym baronem, jeżeli oczywiście do barona w ogóle dotrę. Jeżeli przyjdzie mi walczyć z baronem i on zacznie przywoływać szkielety i te szkielety mi zaczną zadawać obrażenia, no będę w stanie je wyleczyć. Deadly Strike na eksperta? Kurde, Deadly Strike też by w ogóle mógłby być na wyższym levelu, żebym miał jakikolwiek większy damage sam bazowy. Ale on niech będzie, że się nadal skupiamy na tych samonach. Nekromancja na kolejny level.
A ja Deadly Strike'a mam tylko po to, żeby te klątwy od razu z kruków aktywować i jakiś tam damage zadać. No ten damage z kruków i z klątwy raczej nie jest zbyt duży, kruki biją dobrze, ale... Teraz mam zwiększony summon damage, wcześniej miałem zwiększony spell damage. Ten spell damage na klątwie robił robotę. Bez spell damage'a ta klątwa dupy nie urywa. Dobra, czy uda mi się znaleźć cokolwiek jeszcze przed walką z ostatnim bossem? 25 level mam. Nie jest źle, nie jest też dobrze. Smajcik tutaj. Definitywnie. Znowu chyba jeden z gorszych level upów. Smite jest o tyle dobry, że ten stan rzeczywiście często tu potrafi wygrać praktycznie, że walkę z bossem. Zablokować atak. Oj, dobra, atak speed. Kurde, ten atak speed jakby na wyższy level się dał radę wbić. Wyższą jakość, przepraszam. Strać 3 HP na level upie. Dostaj minus 0,8 life regeneration, gdy uderzysz przeciwników, lecz 1 HP, bez sensu. Spell area za minus 1,5 expa na sekundę. No chyba to, bo Jezu, wszystko słabe. To nie jest złe, ale spell duration u nas nie ma żadnego sensu. Ja spell speedy jakbym dostał, ho ho! No nie no, spell area jedynie tutaj na zamrażanie, ale to wszystko jest beznadziejne. A to jest też lose 3 life maksymalnego czy aktualnego? Jak aktualnego? Turbo luźno. I bym wziął to, żeby może, nie wiem, szkielety mi dłużej trwało 50%. Bo ten expa 1,5, nie wiem czy to jest dużo czy mało. Wezmę to. 68 HP mamy. Jeżeli to jest po prostu 3 HP, a tak mi się wydaje, że tak jest, to to jest najzwyczajniej w świecie jeden autoatak. Szansa nakryta przy ataku, oczywiście. I to jest najgorsza fala teraz przed nami. Fala 19, znaczy fala w 19 minucie. Szkielety. Jeżeli dobrze kojarzę, oni mają same tarcze. I zamrożenie super tutaj działa. I właśnie się posłuchałem was, bo pisaliście, żebym może lepiej, jak mam zamrożenie, po prostu stał w tych przeciwnikach i nic nie robił. Bo oni się nawzajem poblokują, jeżeli chodzi o po prostu tekstury. I to był bardzo dobry pomysł, widzowie. Dzięki wielkie za info. Nie wiem co tu się dzieje, ale się leczę na eleganckości. Super. Nie wbiłem levela, wow. Ale ile szkieletów jest. I wydłużył mi się czas trwania. 56 sekund. No miałem 26 na pierwszym levelu, więc zgaduję, że tak. Wątpię, żeby się dwukrotnie wydłużył czas trwania zaledwie po jednym levelu. No i dobra, mamy walkę z baronem. Jeszcze jeden level uda mi się wbić na nim, jak on szkielet jakieś przywoła. O fuck, już otrzymam obrażenia, serio. Gdzie on jest? Chodź tu, chodź tu. Bardzo dobry damage mu robimy. Bardzo dobry damage mu robimy. Wow! Jaki ja robię mu damage! Ała! Ale serio, ja jestem chyba strzałowy. Okej. Ucieczka tutaj, w linii prostej, żeby jeszcze ich pozamrażać. Super, super poszło. Nawet mi się udało tego uniknąć, świetnie. On chyba ich zaczął przywoływać i mu mrozem zablokowałem autoatak, w sensie spell. I niego nie dokończył i przywołał tylko tam praktycznie dwa szkielety, lol. Dobra, w linii prostej, żeby byli zeslowowani. Oj, ten front, no się przydało, powiem wam. I jeszcze wszyscy padli teraz, i smajcik, i kruki go, ole, poszło w ogóle. Tak poszło dzisiaj. A coś dobrego wyleciało? Patrzę tylko, czy jest coś unique. Mythic, epic, unique, epic. 50 armora. Who the fuck is Bob? Bez kitu.
Super poszło! I nawet levela nie wbiłem, lol, a jestem tyle od levela. A, nie musiałem testować, czy padłbym na strzała, bo nie otrzymałem ani razu obrazu od niego. Deadly Strike zrobił tutaj taki DPS, jakim prawem? No, miałem nadzieję, że się trafi jeszcze raz to Pandemonium. Rzeczywiście na takiej ilości speli to tobie zrobiło robotę. Chyba jednak to jest na tyle rzadkie, że trzeba to brać, kiedy tylko się trafia. No nie, nie, do, no ale nie, no z drugiej strony nie miałbym tej tarczy na masterze. Ta tarcza na masterze mnie wykarowała. Dobrze jednak, że nie wziąłem Pandemonium, tylko wziąłem tę tarczę na masterze. 7,5 sekundy cooldownu na otrzymanie obrażeń. Robotę zrobiło niesamowitą. Nekromancja zrobiła większy DPS od Ravenów, ale wydaje mi się, że tu nie ma sensu porównywać, bo nekromancję dostałem w tym momencie, gdy pojawiałem milion szkieletów i one akurat biły jednego przeciwnika, nie? Więc najlepszy możliwy... najlepsza możliwa sytuacja dla szkieletów, że ten Deadly Strike tyle obrażeń zrobił. Zwykły mój autoatak. O, przepraszam, nie wiem skąd to się wzięło w ogóle. W sensie Deadly Strike. Nie wiem, nie wiem. Chyba z tego atak damage'a z zamrażania. Ale super, fajnie, udało się. Czyli build na samony możliwy. Piszcie, kim powinienem zagrać w kolejnym odcinku. A ja wam jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa pa!